Oficjalnym patronem kanału jest sklep Instant Gaming. Graj z głową i płać mniej. Zajrzyj, zarejestruj się, zdecyduj. Polecam. Ragnar. Cześć, dobry, witam wszystkich serdecznie. Zaraz po poprzednim odcinku tak naprawdę zrenderowałem go i od razu ruszam, słuchajcie, do przodu. Z całym tym rozgardiaszem. Dobra, kontynuujemy 44 odcinek całkiem długiej już serii RPG-owej. Drakensang przed nami. Moi drodzy, zasuwamy. No, spodziewam się jakiegoś bossa, bo raczej to łatwo nie zostanie odpuszczone. Kradzież tego klejnotu i prawdopodobnie jacyś przeciwnicy na pewno nam tu wybiegną. Może teraz save. Przygotować się, wiecie, przed... No to jest idealne miejsce walki z bossem. Widzę już orkowy opiekun psów. Orkowy łucznik. Dobra. Buława, weźmiemy Gracjany. Grajcary, znaczy się nie powinno być. W zasadzie gdyby nie wszystkich tutaj, słuchajcie, spulować. Okej, dobra. Łucznik na łucznika. Ty tutaj. Ty biegniesz na opiekuna psów. A ja sobie tego psa zarąbię. Przy okazji przewróć go i ty tak samo przewróć go. Przy okazji użyjemy od razu ataku. No właśnie o tym mówię. Oj, ogr nam biegnie. O Jezus Maria, nie. No nie na nią. To będzie trzeba na poważnie się na tym skoncentrować. Orkowy wojownik. Tutaj tak samo. Wykończ go jak najszybciej, dziewczyno. Taniec świetlików na siebie. Trudniej ci było trafić. Ewentualnie nie. Trudniej trafić ru. I od razu leczenie na ru. Plus... No, orkowy wojownik powinien szybko zdechnąć. Weź sobie może od razu jeden... Opion. Tu tak samo. Są jeszcze przeciwnicy, których ja nie widzę, bo... O Jezus Maria, gdzie ty biegniesz w ogóle po niego? Wiesz co, ja bym chciał, żebyś ty się jednak cofnął. Naszą główną postać wyślemy. A w co ty strzelasz? W kogo ty strzelasz przede wszystkim? A, to są orkowi łucznicy, no dobra. Jorkowy kapitan, no to będzie gorzej. Atakujemy w niego silnymi ciosami. I... piorunami go może? Czy tam coś jeszcze strzela? Nie. Nie wiem, czy się uda go, słuchajcie, pokonać. Leczenie. Plus... mały sok z gumi jagód. Przewróć go. Dobra, ja mam tyle defensywy, słuchajcie, że ja się mogę z nim tak bawić. No i ponownie pioruny. Osłabiamy go. Ma dwie rany, za mało, żeby mu zrobić jakąś większą krzywdę. Ale spróbujmy go zastrzelić tą silniejszym ciosem. I jeszcze raz. Super. No, walka jeden na jeden z nim to będzie ciężka sprawa. Dobra, jeden sok z gumi jagód. Też mimo wszystko. Tam jest brak amunicji. Aha! Biegnie, bieg, dobra. Biegną nasi. Świetnie. Spoko, ja z tym kapitanem dalej dam radę. Luz, nie śpieszy się. Jeszcze jeden. Jak byli tu rozłożeni? W ogóle nie widziałam ich. I przełącznik, muszę zapamiętać. Świetnie.
Wszystkie pokonaliśmy. Strzała wojenna, weź go proszę. Ty długi łuk też weź, bo to może być wartościowe. Zejdziemy oczywiście na dół, słuchajcie, pozbierać wszystkie fanty. Dobra, co miał kapitan? Sok z gumy jagód. I tak naprawdę nic poza tym. Jakie mu się strzały skończyły, nawet jest fajnie zrobione, zobaczcie, że tych strzał się nie da podnieść, prawda? No bo ich fizycznie nie ma, zużuje. A, tam jest wyjście na taras. Ale jeszcze zapiszę, zanim tam, powiedzmy, pójdę oficjalnie. Dobra. Stąd można się było po prostu przed nimi chyba bronić, ewentualnie oni mogli stąd atakować. Z punktu widzenia takiego taktycznego, no, dość ciężkie miejsce do walki. Trzeba było rozdzielić drużynę. A nasi sobie świetnie poradzili. Od razu buffy, lecą znowu. Tylko mam wrażenie, że nie dostaliśmy punktów na Hangrunie za ubicie ogra. Bo tak po zabiciu ogra chyba nie pojawiły się w ogóle nad nami. Był za daleko walki. A to też nie jest wielki problem, bo on zatrzymał tego kapitana i tych łuczników przed koncentrowaniem ognia na reszcie drużyny. Toporek do rzucania, to na ciebie. Posełka. No i wisienka na torcie, czyli cała tutaj otoczka tych wszystkich przeciwników, których pokonaliśmy. Z psa od razu bym chciał ściągnąć skóry. Wnyki niedźwiedzia, no to ty bierzesz. Sok z gumy jagód. Ło! A to jeszcze uważaj. Ale te destylaty to wy powinniście mieć. No i świetnie, kawałki skóry, plus 100 na ciebie, powodzenie, świetnie. Skrzynia jeszcze była. I masz jeszcze jednego psa, moja droga. Żal mi tych psów, powiem wam, strasznie żal mi tych psów. Kawałki skóry, ale ta niedźwiedzia... A, ta niedźwiedzia może być problematyczna. A, bo to na nim jest, tak? No dobra. Ława, krótki miecz. Prawdopodobnie mógłbym to sobie, słuchajcie, jeszcze bardziej zoptymalizować, żeby zabrać tylko te przedmioty, które naprawdę są wartościowe. Ale z drugiej strony, ile bym na tym realnie zyskał? Prawdopodobnie niewiele. Kolczatki jedynie. Weźmiemy te rzeczy, co się stakują po prostu. No i co? I tam jest zejście dokąd? Nie wiem. Ale idziemy sprawdzić. Tylko może nie jako nasz łucznik, złodziej mag. I'll take care of that. Good choice. Sure. For Amazon Prime. Na dole wszystko. Ruszamy na dół. Ciekawy też jestem, jak będzie wyglądał na przykład kolejny przedmiot, który mamy prawdopodobnie od wyroczni jako nagrodę. Może to będzie hełm, może to będą na ramienniki jakieś fajne, epickie. Zobaczymy. A moglibyście mi napisać też w komentarzu na przykład, czy dużo nam jeszcze gry zostało? Bo to mnie w miarę tak interesuje. Tutaj na górę, wiecie co, to jest dźwignia, która prawdopodobnie otwiera nam te wrota. Ewentualnie nie. Drewniane drzwi. No tu można na pewno przejść. I'll take care of
Ja widzę tą sproszkowaną mandragorę, to w ogóle chyba mogę przełożyć. O właśnie, to idzie do ciebie. Nie, za dużo. Ewentualnie woda ze strumienia też nie. Proszek na rany. Bo co ty masz? Masz sproszkowaną mandragorę, ale co, za dużo? A, nie z tej postaci brałem. No, inteligentne. Dobra, jeden slocik się zwolnił. Ty masz jeszcze tą żółtą fiolkę. Świetnie. Zawsze dwa dodatkowe miejsca. Jezu, ile tu much jest. Ile wy tu nie sprzątaliście, tym słowem. Będę miał manię sejwowania aktualnie. Dobra, tam na dole byłem. W takim razie jedyne drzwi, które mnie prowadzą, to chyba na górę. Zwykłe bandaże. To dla ciebie też weźmiemy. Ale słuchajcie, opanowałem szybkie przeklikiwanie się pomiędzy postaciami. Węgielek. No i stal. Jeszcze drukiem. Samo, stal w koszy i stal zwykła. Nawet niech wyobrażam sobie, jak bardzo nasze postacie, słuchajcie, są przeciążone. Skoro był autosave, o, to będzie dobry moment, żeby sobie znowu odnowić buffy. W sumie chyba nawet dobrze zrobiłem, że Hangrundowi dałem aż 61 punktów życia. Bo dzięki temu pokonał tego, znaczy walczył z tym kapitanem prawie że na równi. Dziedziniec zamkowy. O, wreszcie na zewnątrz. O matko boska. Malgora. Victory is yours, mighty Fury. I lay down my arms. And you, back there, my spies have already told me that you have a dragon's eye. I want it. I want it now. No, don't do that. Our family swore to protect the eye with their lives. That witch must never gain power over the dragon's eye. Don't despair, child. This battle is lost. You, give Malgora what she desires. We will retrieve the dragon's eye again some other day. Wise words, Traldar. And now, mądre słowo, Traldar, a teraz daj mi oko. Dobrze, dam ci je, Malgoro. Nie, nigdy nie mam za zadanie odnaleźć i chronić oko smoka. Na pewno nie oddam go w twoje ręce. Ciekawe, co spowoduje śmierć dzieciaka. Zaryzykuję, słuchajcie. I grasz ludzkim życiem, ale jeśli tego chcesz. Naprawdę, ile jeszcze musi zginąć przez twoją arogancję? Oko, natychmiast. Ty pomiocie niższych piekieł, ale jej dowaliłem. Dobrze, oto oko.
Ej, chciałem jeszcze dłużej tam trochę sobie... Kurde, blade. Daj mi oko smoka, albo synek Traldara skończy żywot. Wszystko ma swoją cenę, nie zapominaj o tym. Mogę ją toporem przez łeb? Malgora, we've achieved our goal. We have the dragon's eye. I have the dragon's eye, Noldragon. But how will you manage all alone without me and my ogres? Why, Malgora, you two-faced snake, is this the reward for my years of devotion? The top is a lonely place to be, Noldragon, as you well know. Noldragon, what was that wench talking about? Silence! Now you, it's about time to finish what began in Avestru, once and for all. Traldar chyba zginął. No dobra. W takim razie, mam buffy na sobie, fajnie. Rzucamy się na niego wszystkim, co mamy. W pierwszej kolejności chciałbym przede wszystkim go obalić. Następnie tu bijemy mocarnymi ciosami. Po prostu bez skrupułów. Tak samo tutaj. Rzucamy na niego pioruny. No i mam jeszcze piątą postać. Mogę nią dowodzić? Nie. Dobrze, bo jakby się skupił na tym rycerzu. No i na Fulgrima od razu też ochronę. O, wow, wow, sporo ma tego życia. Będziemy, słuchajcie, na niego tak trochę spamować tym. Wow! Dobra, nieważne. Balsam leczniczy. A ty może użyj soku z gumi jagód? O, to ten z początku gry, moi drodzy. To bierzemy go od razu. Buffy mi się za chwilę skończą, niestety. Może zaczniemy od właśnie zbuffowania naszej postaci znowu. Pierwszy cios taki. Pytam właśnie, co on będzie robił? On zwali ogniem. Ja bym chciał, żeby się oddaliła troszeczkę. Walniemy go piorunami. Korpo coś tam. Stałem się korporacyjnym szczurem przez niego. Nie wiem, postaram się go trafić, czymkolwiek. Jeżeli się ogłada go przewróci, to też się będę cieszyć. A, zasnąłem. Dobra, nieważne. Jeszcze jeden atak? A trochę się zregenerowałem dzięki temu. Spróbuj go przewrócić. Ru od razu uderzenie. Pathetic. It's time to end this little game. Umrakor Odakorian. Let me harvest their souls. Dobra, w tej wersji jest już znacznie ciekawszy. Słuchajcie, grzejemy go dalej, znowu buffów nie mam, chyba ze mnie pozdejmował. Ja te buffy od razu narzucę. Na każdego. Nawet na ciebie. Na siebie buff taki. Super. Tak, bez tego. Puśćmy to. Spróbujmy go przewrócić. Ty od razu cios specjalny, ty tak samo. Nie, to się chyba nie uda go przewrócić nawet. Ała!
Gladys na siebie. No pięknie, źle stałem. Nie wiem, czy ty jesteś w stanie go odcucić? Znaczy, mogę próbować, słuchajcie. Nie, nie mogę. Teraz lecimy i polegamy tylko na sobie. Dobra, na Traeldara się rzucił. To nie jest jeszcze źle. Chyba, że Traeldar nie może zginąć, to będzie gorzej. A, strasznie dużo życia ma. Od razu silny atak. Okej, też jest w agonii. Nie, no dobra, poradzimy sobie już z nim. Chyba. Próbowała się uleczyć za pomocą bandaży. Jestem ciekaw, czy to się uda w walce. Pięknie, 40 punktów doświadczenia za zabicie tego gnoja z początku gry. Chociaż moim zdaniem jego wyeksponowanie było za małe. Ergorkai, we have no desire to fight such mighty and strong warriors as yourselves. You have destroyed the serpent creature that deceived us and murdered our leader Bloodfang. Unjos Gortav, we shall leave in peace now. Our weapons shall not speak again. Dobre by było, jakbyśmy mieli jeszcze decyzję, czy ich puścić, czy nie. Orkowie odeszli. Następna bitwa byłaby niezwykle ciężka. Dziękuję ci za pomoc, ale powiedz mi, z kim mam przyjemność? Jestem Hangrun Żelazny, wojownik smoczego zadania. Wysłała mnie tu wyrocznia po smoczy artefakt, który jest w twojej pieczy. Mam go zwrócić w świątyni Heshinde Ferdok, ale zdaje się, że teraz ma go Malgora. Udało ci się ocalić życie mojego syna, jestem ci winien wdzięczność, ale jeśli jesteś osobą, z którą się podajesz, z pewnością powiesz mi, ile boskich cykli minęło od kiedy pierwszy wojownik smoczego zadania odpowiedział na wezwanie smoka i jakie znaki towarzyszyły zadaniu. 80, dzięki Bogu, że nie muszę tego wybierać. 87 boskich cykli upłynęło, odkąd pierwszy wojownik smoczego zadania kroczył polami Aventurii. Jestem 10. zawodnikiem w tej ścieżce. Poznam mądrość, odwagę i siłę, ale też cierpienie, ból i rozpacz. Tak, prawdę mówisz. Mam nadzieję, że wybaczysz mi moją ostrożność, ale musiałem się upewnić, że jesteś osobą, za którą się podajesz. Prawdziwe oko smoka jest strzeżone jak pradawne rodowe dziedzictwo. Przysięgaliśmy chronić je do ostatniej kropli krwi, przed wszystkimi, którzy chcieli je pozyskać. Prawdziwe oko smoka, ale co masz na myśli? Chyba Malgora nie wzięła prawdziwego. To, co powiedziałem, wyrocznie przemówiła do mojego dziadka, też wielkiego wojownika smoczego zadania. W jego snach, kiedy znalazł oko smoka, wyrocznie powiedział mu, by je chronił, dopóki nie pojawi się 10. wojownik, by wypełnić swoje przeznaczenie. Odmówił oddania artefaktu kapłanom Heshinde i innym, którzy pragnęli nimi zaspokoić swoją żądzę bogactwa. Mój dziadek przysiągł, że on i jego potomkowie będą strzegli smoczego oka, aż do dnia, kiedy zwróci się po nie prawowity właściciel. Ukrył je głęboko w katakumbach pod zamkiem i zabezpieczył niezliczoną śmiercionośmi pułapkami. Ale nikt nie wie, że kamień, który tam ukrył, to tylko kopia. Potomkowie Roderika ze Srebrnego Wodospadu zawsze nosili prawdziwe oko przy sobie. Masz je? Chcesz powiedzieć, że Malgora go nie ukradła? W istocie, oto oko. W przeciwieństwie do niej, ty możesz je otrzymać. Pięknie. I otrzymano jakieś naramienniki. Dziękuję, Traeldarze. Okrywasz chwałą imię swojego dziadka. Wyruszę do Ferdok natychmiast. A co z tobą? Z zamku zostały ruiny, a wszyscy twoi ludzie nie żyją. Najpierw muszę wyruszyć do Ferdok, by opowiedzieć hrabiemu Growinowi, co tu się stało. Znajdziesz mnie w jego włościach.
Możesz uznać wszystko, co znajdziesz w lochu zamku za swoją własność. Cokolwiek tam znajdziesz, jest warte tylko niewielką część tego, co jestem ci winien za ocalenie mojego syna. Odszukaj mnie we włościach hrabiego, jeśli będziesz potrzebować odważnego wojownika, by walczył twojego boku. Dziękuję za hojną propozycję, szlachetny Traaldarze. Żegnaj. Czyli mamy kolejnego kompana tutaj. Ewentualnie. Dobra, uleczmy Gladys. To bierze kolejności. Chyba możemy się tu jeszcze troszeczkę jakby pokręcić, bo tak, mamy to jakieś zajebiste naramienniki. Klatka pieczowa 1, plecy 1, 2, 2. Świetne. O, coraz ładniej, fajniej. Super. No i zobaczmy, co miał jaszczur. Dukaty, napój wytrzymałości. Chyba taki mamy. Smocza krew. Ktoś chyba to już trzymał, nie. Ale też nie mogę. Duży napój magii, smocza krew. No to wiecie co, z niej chyba zdejmiemy coś. No na przykład, co jest niepotrzebne? Myślę, że te kolczatki są niekoniecznie potrzebne, ewentualnie ten jeden pojedynczy liść. Co jeszcze? Skórzane karwasze też są niepotrzebne. Weźmiesz zarówno smoczą krew, jak i duży napój magii, który daje nam... co? Regeneracja 40, regeneracja plus 5 przez 2 minuty. Bardzo dobre. Najemnik Guldwin. Niestety zginął. Ława osełka weźmiemy. Toporek do rzucania. Czemu by nie? Jeszcze słuchajcie, możemy sobie tutaj troszeczkę poszperać. Zaraz ruszymy do miasta, to wtedy będzie można posprzedawać fanty. Może nawet po tej misji będziemy mieli wystarczająco, słuchajcie, kasę, żeby spróbować kupić ten statek, który tam jest. Dobra, czy tu jest na mapie coś ciekawego? Super klimat jest w tej grze. Naprawdę, słuchajcie, jest zajebista. Nie jest tak dobra jak Baldur, ale i tak bardzo wysoko bym ją ocenił. Dobra, tam można zejść jeszcze? Nie, już nawet nie możemy wyjść. Słuchajcie, no w takim razie się ewakuujemy stąd. Wychodzimy. Do rezydencji Ardo. Plac Priosa, Cytadela Hrabioska. Myślę, że do Cytadeli Hrabioskiej, moi drodzy, z tej prostej przyczyny, że będę chciał sprzedać fanty. I tutaj na chwilę wam podziękuję za uwagę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ile będzie zbierzemy pieniędzy. A przede wszystkim, czy kupcy mają coś nowego, więc nie będę was tutaj po prostu trzymał w niepewności. A kim ty jesteś do diabła? Co mogę ci podać? Nie wiem, a co tu macie? Oh, hello. Dobra. Duże rzeczy mają. Pachnidło, zwykłe bandaże, strzała. Dobra. To na razie nic stąd nie będziemy potrzebować, ale widzę, że porozkładali się w takim razie, słuchajcie, z jakimiś nowymi fantami. Nie było chyba tego tutaj wcześniej. Więc już. O, dłużej nie wytrzymam. A czego nie wytrzymasz? Dzięki Priosowi! Co się z tobą dzieje? Ty jesteś hangrun żelazny, tak? To bardzo krępujące, ale naprawdę muszę na chwilę zniknąć i nie mam jeszcze następcy warty. Następnej warty. Nie ma jeszcze następcy. Następno. A nie ma jeszcze następnej warty. Nie wytrzymam dłużej. Możesz na chwilę objąć moje stanowisko? Dla osoby, która rozwikła tajemnicę morderstwa, to będzie drobnostka. Proszę, to zajmie momencik. Dobrze, popilnuję bramy pod twoją nieobecność, ale pośpiesz się. Och, dziękuję. Z pewnością niewiele tu będzie do zrobienia, tylko upewnij się, że nikt podejrzany nie wejdzie do miasta. Szukamy teraz oszusta, który dostaje się do domostw bogaczy, udając rzemieślnika. Ma bardzo charakterystyczne wąsy. Ten łotr jest na szczęście na szczycie naszej listy. No, jest jeszcze lisica. Ma niebieskie oczy i ogniście rude włosy. Czekajcie, o Boże, ja to może zapiszę sobie. Pierwsze to wąsy. Wąsy. Niebieskie oczy.
plus rudę. Ruda. Nie pozwól jej wejść do miasta pod żadnym pozorem. Jest przebiegłą szóstką. A, no i jeszcze jeden typ, który zawsze wszczyna bójki w srebrnym dzbanie. Spory, nalana twarz, duży nos. Dobra. Trzy. Nalany, duży nos. Plus. Nos. Fuh, o, dłużej nie wytrzymam, muszę iść, dasz sobie radę. Pośpiesz się, ja stanę na straży. Niech będzie pochwalony tuzin bogów. Mogę wejść? Chyba tak, no bez normalnego wąsa. Jak cię zwą? Co ci sprowadza do miasta? Co masz... masz coś do oclenia? Nie, nie mam niczego przy sobie, jak widać. Coś sprowadza do miasta? Mam spotkanie z Giermkiem Pinwoodem. Mam porozmawiać się o jego problemach. Okrągła twarz, nalany, duży nos. Mam porozmawiać o jego problemach. Jestem jego zarządcą. Chwileczkę, poznaję cię. To ty zawsze sprawiasz kłopoty w srebrnym dzbanie. Jak cię zwą? Kraven Pell. Możesz przejść. Dzień dobry. Would you allow me to pass? Przechodzień. Mogę wejść? Kurde blade, to jest ten wąs? Jak się nazywasz? Odilon Mason. Co ci sprowadza do miasta? Idę do pracy w porcie. Masz coś do ocenia? Nie, tylko narzędzia. Stać, jesteś rzeźmieszkiem. Możesz przejść. Miłego dnia. Pragnę wejść do tego pięknego miasta. Nie jesteś ruda. Jak się nazywasz? Brida Geanduin. Mogę tak robić codziennie. Co ci sprowadza do miasta? Odwiedziny u krewnych w świątyni Priosa. Masz coś do ocalenia? Nie. Możesz sprawdzić. Możesz wejść. Dziękuję i miłego dnia. O, to było miłe. Dziękuję za pomoc. Czy to nie... Berdia Lisica? Cóż, nie wiem dokładnie, kto to był. Jak można było wpuścić ją do miasta? Ta kobieta to oszustka, trzeba było ją zauważyć. Przepraszam, przecież nie było mi to wiadome. O nie, nigdy nie puściłbym z twojego stanowiska, idź stąd, nie możesz już dzisiaj nikomu polegać. O Jezu, czekajcie, to trzeba zrobić jeszcze raz. Moment, autozapis, dziedziniec zamkowy, jak najbardziej, próbujemy. Czyli ona była... Nie była ruda. Miała niebieskie oczy, nie spojrzałem. No tak, słuchajcie. O, ja pierdził się na serio. Nie, no na litość boską. Szybki zapis. Tutaj był szybki zapis. Sorry bardzo, ale powtórzymy ten moment. Tam przed wyjściem jakoś chyba zapisałem grę, prawda? O, Boziu. Nie no, chyba tak. Sprawdzę sobie tego martwego żołnierza. Nie no, wszystko. Ogra też sprawdzałem. No i pięknie. W takim razie wracam. Mamy nawet zmienione. Tutaj fan też tego orka sprawdza. Jak ork ma zabrane topory, to... Tak, wszystko jest, słuchajcie. Idziemy. Stadela Chrapiowska jeszcze raz. Sorry za to, słuchajcie, ale... Faktycznie, bo trzeba zapisać przed nim. To zadanie trzeba wykonać. Wiecie, no dodatkowe punkty doświadczenia zawsze, nie? Zapiszmy grę. Ta tarcza jest minimalnie chyba za duża na nas. Jeszcze raz, dla pewności. Jak się nazywasz? Travan Pell. Możesz przejść. Jak się nazywasz? Odin Mason. Możesz przejść. Kurde, tego nie wiem. Chwileczkę, ty jesteś ta oszustka, która nazywa się Lisica. Nie wejdziesz do miasta. Jak znowu? Jaką znowu chwileczkę? Dlaczego tak uważasz? Bo opis się zgadza. Lisica? Co to za głupie imię? Nie obchodzi mnie to. Jesteś sprytną oszustką, którą nie chcemy ferdo. Tylko to mnie interesuje. Spójrz na mnie. Czy ta wygląda oszustka? Chcę tylko odwiedzić krewnych. To jakaś zbrodnia? Natura ludzka Gladys potrafi się przebierać, kłamie, mnie nie nabierzesz, gra skończona, cwaniactwo Gladys, doszły mnie słuchy o niej, całkiem z niej imponująca osoba, nie martw się. Nie tylko straż miejska o tobie mówi. Natura ludzka. Tak? A co zamierzasz ze mną zrobić? To proste, nie wpuszczę cię tak, jakie mam rozkazy. Nie jesteś nawet strażnikiem, przestań więc robić problemy i mnie wpuść. A może chcesz kontynuować rozmowę w celi? Ale z ciebie miła osóbka. Tak łatwo mnie nie przestraszy. Znajdę sobie inną drogę. Och, to było miłe. Dziękuję za pomoc.
Zdarzyło się coś niezwykłego? Tak, kobieta, która odpowiadała twojemu opisowi, oszustka, chciała wejść do miasta. Wydawało mi się, że coś z nią nie tak, więc nie weszła. To pewnie była Perida Lisica. 10. poziom, słuchajcie. Dobra robota, ta kobieta to znana szóstka. Miło mi, że moja pomoc się przydała. Wielkie dzięki, jestem twoim dłużnikiem, ale lepiej już wrócę do wypełnienia swoich obowiązków, zanim wejdzie do miasta ktoś, kto nie powinien. Miłego dnia życzę. Super. Ile za to było? No to 20 punktów, moi drodzy. Przecież nie chodzi piechotą. No dobra. To co? Ja myślę, że... Dobre pytanie, co ja myślę? Ja myślę, że idę na targ, to na pewno. Piszmy grę przy okazji. Trochę punktów żeśmy wylosowali, słuchajcie, to może od razu dwuręczne topory nie, ale zwykłe toporki na pewno. Ile to kosztuje? Prawie 100, dużo. No ale musimy. Tak samo dwuręczne, bo to jest najważniejsza rzecz moim zdaniem do awansowania. Szable są ok, 10. poziom też masz. Łuki możesz na wyższy poziom dać, bierz. No i tak jak mówiłem, tutaj się z wami rozstanę, moi drodzy. Idę posprzedawać fanty. Mam nadzieję, że dużo tego zarobimy. Jeszcze dalej mamy cały czas też paczkę z języczkami, która mam nadzieję, że będzie warta znacznie więcej. A w międzyczasie, no nic, przejdę się po trenerach, przejdę się generalnie po wielu miejscach. Nie wiem, czy chcecie przy tym być, więc zobaczymy, jak to wszystko będzie się, słuchajcie, układać. Chociażby tego zbrojmistrza sobie zerknę. Widać, znajdziesz u mnie najostrzejsze miecze, czy coś masz nowego? Sobie tak zerknę nawet. Słuchajcie, na razie nic nowego nie widzę. Absolutnie nic nowego nie widzę. Zatem mówię poważnie, ja tutaj mu posprzedaję rzeczy i widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki serdecznie za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia, zostawcie łapkę, komentarz, zapraszam do Patrona i też, jak chcecie wspierać kanał. Dziękuję serdecznie za wszystkim wspierającym i zapraszam do Instant Gaming, oficjalnego sponsora naszego kanału. Cześć, papa! Hej! Setki gier prosto od dystrybutorów. Widziałeś już? Nie? Zajrzyj koniecznie na instantgaming.com. Linki w opisie.